Siemaneczko, jestem Nadiwins i zapraszam do ostatniego odcinka na koszmarze. Zaczynamy sobie jechaneczkę. Dzisiejszą runą odcinka jest runa Amn, kolejna w kolejności, tak? Zobaczymy, do jakiej runy dojdziemy. Także jeżeli oglądasz to, to zapraszam do sekcji komentarzy i napisz runa Amn w komentarzu. To jest po pierwsze poznawanie się. Te mordeczki będę bardziej kojarzył też na live'ach, bo teraz prowadzę live'y i na YouTubie, i na Twitchu jednocześnie, więc to jest mega spoko. No i to jest też forma wsparcia, jakby bardzo prosta. Komentarze, lajki i oglądanie od deski do deski bardzo pomaga mi się dalej na YouTubie rozwijać. Więc to jest bardzo ważne i wszystkim, którzy tak robią, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Lecimy. Jesteśmy na Twitch TV Nadiwins, właśnie nagrywamy. W prawym dolnym rogu jest cały czat z Twitch TV Nadiwins, więc zapraszam tam też. I co? Doekspiamy. Mamy 53 poziom. Myślę, że tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, polecam wszystkim ekspić tutaj nawet do 60, nawet do 70 można. Nawet do 70. Tutaj macie bardzo przyjemne miejsce wzrostu mocy waszej postaci. I to jest fakt. Tutaj możecie, na Players 8 oczywiście, na Players 8 będziecie bardzo szybko dostawać expa. I jest to bardzo przyjemne. Bardzo fajny power spike. Tutaj zawsze takie endorfinki. O, tutaj będzie bardzo, bardzo ciężko, raczej na nim zginie. Aura mocy niewybaczalna. Zawsze mam takie endorfinki, bo jest to potężny power spike. Jakby zaczynamy expić, chodzimy, znaczy tak, dochodzimy do czwartego, do piątego aktu na Nightmare'ze, na koszmarze. Zaczynamy expić na Eldrichu, a jak kończymy expić na Eldrichu, to nasza postać jest nie do poznania, bo wbiliśmy, nie wiem, 20 poziomów czy coś. Ja oczywiście na potrzeby tego gameplayu i w moim stylu nie będziemy za dużo levelować, bo chcemy mieć troszeczkę ciężej, ale wy jak najbardziej zostańcie. Ja zostaję jeszcze jakieś 2 levele i idę do przodu. 2 levele to i tak jest luksus moim zdaniem. I idziemy do przodu. I w tym momencie, jeżeli chodzi o moje statystyki, na 53 to jest 50 siły, 25 dexa, 250 żywotności, 25 energii i wymaksowana poison nowa. 14 do poison explosion, mamy 13 poison dagger, tutaj po jednym na dojście oczywiście. Summoning, tak naprawdę tylko jeden punkt w clay golem. Mógłbym to już zresetować, żeby mieć jeszcze więcej, jeszcze ekstra punkt i wydaje mi się, że to nie byłoby głupie. I tutaj mamy lower resist 3 i tutaj po jednym punkcie na dojście. Ominęliśmy chyba Radamenta jeszcze, prawda? Tak, ominęliśmy Radamenta. Nie wiem, czy się po niego wracamy. Zobaczymy. Także możemy 2 jeszcze punkty umiejętności wyrwać, więc leciutko zwiększyć sobie obrażenia. Padłem o 19 i wstałem właśnie, otwieram poranną zmianę. Macham łapką do YouTube'a. Elegancko. O kurde, to mocna przestawka u ciebie, Azakis. Co jest grane? To mocna ten. Mocne stary przestawienie się w ogóle. Mocne przestawienie. Douglasu, do której ty dzisiaj? Do której dzisiaj będziesz ten pipował? Po takiej podróży. Dobra, nie sumuję go. A, no i bardzo ważna rzecz. Nasz najemnik ma Gilliam's Face'a, czyli 35% crushing blow i czekamy na zbroję dla naszego najemnika z 3 gniazdami. Bardzo łatwo taką pozyskać i myślę, że na spontanie gdzieś wypadnie niebawem. Chodź. Okej, next. Mamy 54, jeszcze jeden poziom. Oczywiście starożytni nam dadzą więcej niż jeden poziom. A, w ogóle chciałbym taki mid jeden obalić, bo w komentarzach pod jednym filmem widziałem, że tam się ktoś przekucał, czy starożytni dają jeden level, czy jakąś konkretną ilość expa i tak dalej. Starożytni dają konkretną, niezmienną ilość expa. To było w starym Diablo 2, jest tak w D2RC. I jest to... już wam mówię, konkretne liczby. Diablo Wiki. Ancient Experience.
Rite of Passage Quest, proszę bardzo. Tutaj, żeby było wszystko tip-top. Na normalu za wykonanie starożytnych jest 1 400 000 expa, niezmiennie, nieważne czy macie kapiczkę expa nad głową czy nie. Nie działa. Nie działa, nie działa. Nightmare to jest 20 milionów expa, a Hell 40 milionów expa. I jest jeden smaczek. Nigdy nie możecie dostać więcej niż jeden level. Nigdy. Może nawet gdzieś jest to napisane. There's a limit of one, dokładnie. Of one level, żeby było na papierze. Of one level up during the process. To dlatego jest ten limit, żeby przepuszowane postaci nie mogły za szybko bić levela chyba, czy coś. Chociaż i tak trzeba mieć konkretne levele na starożytnych, żeby je wykonać. Na normal musi mieć 20 poziom, na koszmar 40, na hell 60. Także, ale jest takie coś. Tylko jeden level maksymalnie można zdobyć, ale jest to... Ale dostajemy konkretną ilość expa. Niezmiennie. Także nieważne, czy macie expshrine'a, czy nie macie expshrine'a, to są statystyki. Piętnaste levele po Helu biegają, bo zostały zdziraszowane, to jest normalne, nie? My też robiliśmy sobie dziraszki. Tam możesz mieć pierwszy, drugi level i być na Helu, no nie? No i potem tak naprawdę expią ciebie ludzie na Chaos Sanctuary do 60 levela i ten proces trwa chwilę, dosłownie. To się nazywa dzirasz, wiesz? Glitch Rush. I też mam o tym filmik, jak to wykonać i tak dalej. I to jest coś, na czym na przykład zarabiają niektórzy ludzie na forach Dead by the Spay i tak dalej, i tak dalej. O, weźmy sobie Poison Explosion. Pam. Pam. I za Truvadin będzie zaraz na 55. Nadine, what's up? How was your stream, man? Jeszcze pewnie ze 3 Eldriszki, kochane. Ale to już robi bez najemnika. Najemnik sobie te dwa levele dobije sam, jak... No, jak ja będę z nim teraz chodził. Najemnik sobie te levele dobije na spokojnie. Jak będzie szedł ze mną po zwykłych lokacjach, bo my peje, my akt 5, jak już wiemy ten 55, to my akt 5 przejdziemy sobie na Players 1, żeby po prostu się przez niego przebić bardzo szybko. Zrobimy oczywiście Anię, zrobimy oczywiście starożytny. Pewnie, że tak, Chilki. Paweczka, że tak. Najemnik to jest szybki Bill. Okej. Mecio mucho peso. Ten nekromanta po hiszpańsku. Mech trochę, nie? Nie za bardzo. Nie za bardzo. To co, Azakis? Wyspany, wypoczęty. To jakie plany na dzisiejszą noc? Noc, ranek, popołudnie. Podejrzewam, że tutaj będzie full opcja dzisiaj. Nocka full opcja. I ostatni. I właściwie od razu sobie po tym pobiciu tego idę po najemnika i wyruszamy w drogę. Nie ratuję barbarzyńców, nie potrzebuję Orta, ani Tala, ani Rala. Mamy wszystko, co chcemy. GG. Pyk, pyk. I jasta. Dobra, Kirys na sel, to na sel. Fajnie. P1. Oro, zaczynamy.
Już miałem nadzieję, że ten full plate mail jest sokietowy, ale niestety dwójeczka wypadła. Niestety dwójeczka. Okej, okay, mamy 48 level najemnika, 55. No, wydaje mi się, że można to przyspieszyć. 7 leveli mniej ma. Przyspieszmy to. Weźmy najemnika po prostu jeszcze raz drugiego aktu i tyle. Jest jakiś do wynajęcia z mocą? Jest. Ta. Dajmy mu instantowo 6 leveli, czyli kupuję zioma z 54 i tyle w temacie. Dziękuję bardzo, do widzenia. 6 leveli instant. I resy prawie na maksa, level siedzi, wszystko gra. Świetnie. Niestety najemnicy nie czerpią z bonusu Players 8. Nie czerpią. Więc ja nabijam level tak, jakby było 8 graczy w grze, czyli dużo szybciej, a on nabija level tak, jakby dalej był 1, więc... Niestety. Tak, skin boots... Teraz zrobimy marżentów. Fajna różnica w momencie, kiedy wrzucimy lower resa. Świetna różnica w pokonywaniu przeciwników. Wormhide Woods. Zbierajmy takie rzeczy, cały czas myślimy o tym goldzie. Bo też będziemy używać TP-ków i jeszcze całe piekło przed nami. Także jak widzicie, tutaj ten TP staff to jest naprawdę taka zabawka, że jak się przyzwyczajicie do tego TP staffa, to ciężko, naprawdę bardzo, bardzo ciężko odzwyczaić się. Zabawka. Pioseczka siedzi, bam, kocury, bambury, tak jest. Pioseczka to będzie siedzieć w czwartek może, zobaczymy. Okej, okay, żółty amulet, nice. Niestety. Niestety. Powiem wam, mega odżywcza seryjka. Co jakiś czas taka seria między między takim absolutnym fokusem, nie? Speedrunowym. O Jezus, pięknie. Oczyszczające, bardzo, bardzo, bardzo. Let's go. Na nim czy 5% ekspa działa zondala, czy trzeba nim fizycznie atakować? Nie, normalnie działa. Musisz go trzymać w ręce. Ten potężny, potężny, dwuręczny, gruby kostur. Musisz go dzierżyć w ręce. Beka z drzwi, nie? Drzwi to jest nasze Nemesis. Drzwi i barykady w tej grze i klatka Diablo to jest nasze najgorsze na świecie Nemesis. Jest lipa straszna. Bo jest poison immune. Poison fucking immune. Okej, nice. Idziemy tak? Więc tak, wiem, że do Ani muszę iść prosto. Tak, tutaj wiem, że. Czyli tędy to jest prosto. Bo liczymy od wejścia. To jest prosto. Żeby progresować dalej, muszę iść w lewo, więc otwieram portal. Znowu używamy tej samej strategii. I idę jakby w lewo. Z perspektywy mojej postaci, z perspektywy wejścia, nie? Siema, BCDFi! Dzień doberek! Dzień doberek, dzień doberek! Czy tam dobry wieczór, whatever, sam nie wiem. Siema, siema. Witaj, możesz się też przywitać z YouTube'em, bo właśnie nagrywamy serię na YouTube. Okej. Okay. Mamy wyjście, razem tundrę. Znowu mamy pięknego golema. Arcane golema mamy. Nice. Sobie to będzie mega drogie. To już tam nie ma WPK? Nie ma WPK.
i lecimy dalej. I ten sam gest, co robiliśmy wcześniej, czyli szukamy WPK, ale później z otwartym portalem gdzieś przy rzece zamarzniętej, przy zamarzniętej rzece. I albo po drodze znajdziemy WPK, albo... Czy sokety? Jeden, fuck. Szukamy czy soketowej zbroi. Mamy wyjście. Albo już na Arcane, na tym. Na drodze starożytnych już ściśniemy tego waypointa i wtedy cofniemy się ratować Anieczkę. No Ania to jest moim zdaniem jeden z najważniejszych questów w tej grze, ponieważ w ogóle odporności są no jedną z najważniejszych rzeczy w tej grze, jeżeli chodzi o przeżywalność. Bardzo mocne, bardzo ważne są odporności, zwłaszcza jak gracie HC, to są giga ważne. Też zależy jaką postacią, bo na przykład taka Boa Zonka, jest jej wybaczane brak niewrażliwości, bo ona ma decoya, ma przynętę, ma wiele rzeczy, które ją... które tankują, ma Valkyrie, możemy wziąć najemnika oczywiście, no nie, z tego aktu. To już każdą klasą, ale Amazonka ma bardzo dużo tych takich odwracaczy uwagi, no nie? ABC DeFi padła wczoraj Monarcha, first time, GG! Your friend you know, późną, albo niedługo wczesna się zacznie, your friend you know. Wiadomo, czy czwarta godzina to jest wczesna, czy późna. Dobra, jedźmy do... tędy. Wygląda jak miało być tu. Tak jest. A walnijmy sobie też miki. Tutaj jest Grimwant. Dużo... golda. I wbijamy na river. Piękna mapa. Ale nieładne dusze. Musimy uważać. Oczyśćmy się z klątwy. On nie jest najfajniejszy na świecie. Okej. Okay. Jedziemy. La. Nie mam portali, musimy iść. Sir Master, Sir Meister, dziękuję bardzo stary za rajdzika. Witam tutaj Sir Majstrowiczów. Dzień doberek, dzień doberek. Właśnie jesteście też na YouTube. Nagrywamy nagrywamy seryjkę na YouTube. Jesteśmy już na koszmarze. Elo! Dzień dobry. Siema, siema. Nagrywamy ostatni odcinek dzisiaj. Właśnie finał koszmaru tak naprawdę i Rura Pipe. Bardzo przyjemny ten nekromanta, odżywczy po tej połazonce. Bardzo odżywczy. Na duszę wystarczy jedno dziabnięcie tak naprawdę poisonem. Jedno malutkie dziabnięcie. Okej, mamy Anię. No, chciałem przyspieszyć i prawie mnie to zgubiło znowu, nie? Jeden tepek. Tak jak w obozie, tak jak w trzecim akcie, w tym obozie, nie? Mocne. Idziemy, jedziemy. Starczy, dostałem jedną noweczkę. I dziękuję bardzo, do widzenia. Dobra, otwieramy i... gdzieś tam staram się stawiać tego... ziomala. No i ładnie. Ładnie. I nawet spontanicznie zaraz bijemy jeszcze jeden level. Bardzo spontanicznie bijemy jeden level i praktycznie z falami bala skończymy na 58 levelu może. Coś takiego. Okej. Odbierzmy naszą potężną nagrodę. I z tym zwojem plus 10 dolres będziemy mieli skapowany fire res. Jezu, to jest tak satysfakcjonujące, to jest przepiękne. Mamy 75 Fire Res, mamy Lightning 65, mamy Cold 3-3. Czyli jak będziemy na pieku, będziemy na Coldzie na minusie i na Poison na 0. Praktycznie. Najważniejsze, że mamy Fire trzymany w ryzach, bardzo mocny Fire i mamy resztę OK. OK, to naprawmy sobie już. Odłóżmy te rejuwy.
cały czas zbieram Rejuvenation potiony, żeby wiecie, żeby było na sztywniutko. Na piekło będziemy tego bardzo potrzebować w niektórych sytuacjach. A my lecimy dalej. No dawaj tych. Sobie przed starożytnymi dobijemy level. To jest dopiero kosz. No, dzisiaj zaczęliśmy. Dopiero stworzyliśmy dzisiaj tą postać. Ładnie. Okej, kolejna szansa na 3. 1. Ajajaj. Ale właśnie z takich diablików bardzo często dropią jakieś bazy fajne. No i pamiętamy w bazach, jak szukacie jakiejkolwiek bazy, gdziekolwiek. Czy to krowy. Krowy są świetnym miejscem na szukanie baz. Czy to normal, koszmar, piekło. W zależności jakie bazy potrzebujecie. Lepsze bazy oczywiście będą na wyższych poziomach trudności. To Magic Find jest waszym wrogiem. Czym mniej macie Magic Finda, tym lepiej. I radzę mieć równe 0%, jeżeli szukacie bazy pod, nie wiem, ducha w Monarszy, albo bazy pod ducha w mieczu, albo jakiejkolwiek innej bazy, na przykład czysokatowej zbroi. Dlatego ściągnęliśmy osłony fortuny. Okej, okay, next. Dlatego ściągnęliśmy osłony fortuny, żeby nie mieć w ogóle Magic Findu, nie? Okej. Dziwnie bardzo zakręca to, ale jeszcze może odbije. Jeszcze może odbije. Niestety nie. Dawaj rzeczy. Śmierdzi mi to reversem, ewentualnie jakaś odnoga na dole. Ewentualnie jakaś odnoga może być na dole. Dobra, sprawdzimy najpierw rewers, bo jest bliżej. Więc idziemy na odwrotną mapę. To już takie przekminy speedrunnerskie. Większość z was nie będzie musiała się tym przejmować, ale mogę wam powiedzieć, że w lewo, w taki sposób jak idziecie, macie największą szansę na, w lodowych jaskiniach na znalezienie wyjścia. Czyli na przykład Frozen Tundry, albo na przykład szczytu Arreat. Więc jak idziecie w lewo, to jest tutaj, wszedłem z tej strony, więc próbowałem przebić się na maksa na lewo, gdzie szukać przejścia. I moje wejście będzie skierowane, jakby sfejsowane z prawej do lewej. Zobaczycie. Moje wejście będzie wyglądało w taki sposób, że będzie takie zagięcie i po tej stronie będzie przejście. Okej, okay, mamy waypoint, tu może być coś. Oj, Nixie, bardzo dobrze, że przypominasz. Zapraszamy także na serwer Minecraft. Oczywiście, czym więcej osób, tym lepiej. Zapraszamy. Mamy diablowe rzeczy na serwerze Minecraft, w tym na przykład wszystkie akty, różne biomy w tych aktach i skrypty, czyli Liska Zła, Krwawe Orlice, farmienie endgame'owych itemów. Dobre rzeczy. Dobre rzeczy. To jest taki diablowy serwer Minecraft. Dobrze, idziemy na totalny reverse, więc tak. I tak. Znaczy nie, to nie jest reverse, ale to jest ta druga opcja. Widzicie? To jest sfejsowane po lewej stronie. To nie musi być zawsze jakby turbo po lewej. Okej, okay, jeszcze kolejna szansa. Trzy sokety, GG! Lecimy. Robimy duress na naszym najemniku. Lecimy. Shald Hullem. Boże, Shal Umthul. Shal Umthul. Dures. Shald Hullem to jest inne słowo runiczne. Nakładamy. I popatrzcie, w tym momencie. Może tak zobaczycie lepiej. Albo nawet tak w sumie. Tak. Shal Umthul. Bardzo, ale to bardzo dużo obrony. Przede wszystkim bardzo dużo obrony. I teraz tak, 200% Enchant Damage może to mieć. Dodatkowe obrażenia od zimna od 37 do 133. Nie jest to najlepsze oczywiście na nekromantę Summonera, bo będziemy rozstawiać zwłoki. Maniek, siemaneczko. Ale my się nie spinamy, my jesteśmy poison nekromantami. Nie spinamy się. Mamy
Szkoda, że nie tkną, ale to naprawdę. Whatever. W eterycznej zbroi oczywiście byłoby jeszcze lepsze. Jak się nie spieszycie tak jak ja, to możecie zrobić to w ogóle w eterycznym Balrog skinie na przykład. Albo w eterycznym... tym. Nie Mage Plate, tylko tym wyżej. Archon Plate. Żeby jeszcze więcej miało obrony. To może mieć ponad 1000 spokojnie. Ale daje nam też 15% większa szansa na druzgocące uderzenie i otwarcie ran. Też fajne resy z tytułu Uma. Odzyskiwanie równowagi. Świetne. Nie tylko na najemnika. Tak jak mówię, jest to świetna zbroja. Również na Frenzy Barbarzyńce, na Zelot Paladyna, na klasy Mele, na Smitera. Na Smitera, ponieważ otwarcie ran, czyli to Open Wounds, wywołuje krwawienie, czyli Damage Over Time, czyli dotę. A to zatrzymuje leczenie się Uber Tristram bossów. Nic innego, to i trucizna jeszcze. Ale na przykład ta statystyka uniemożliwia leczenie się potworów, nie działa na przykład na Ubery. Działa na Diablo Klona, ale nie działa na Ubery. Więc takie coś to jest też świetna zbroja pod Uber Tristram. Dobra, zakładamy to najemnikowi. I ten najemnik teraz ma w połączeniu z Gillian's Face'em 50% szansy na druzgocące uderzenie. Więc jeszcze co by mu się przydało? Szybsza broń. Możemy jakąś szybszą brońkę mu zorganizować. Będzie rewelacyjny na bossów na naszym Poison Necro. O, Ed Sacred Armor. Najlepsza zbroja możliwa. W sensie jest ciężka, eteryczna nawet, ale ma najwięcej obrony. Miałem przerwę od Minecrafta przez ponad tydzień. Czy w siedlisku można się spodziewać niedługo eventowego mobka? W siedlisku ogólnie, siedlisko niedługo będzie otwarte w ogóle. Na razie... eventowego mobka, czyli jakiego eventowego? Bo nie śledziłem żadnych zmian w Minecraftowego. Raczej siedlisko będzie takie... Raczej siedlisko będzie siedliskiem, a... Mówisz o jakimś eventowym mobku, który Mojang prowadził. A, gorący trup. Nie, no to tak. To nie jest eventowy, nie? To jest taki defaultowy. Tak, tak, to jest boss. To będzie boss. On już był kiedyś dodany. Ciri miała z niego łupy, nie? Potem go usunęliśmy, bo umolił serwer. Ale... Ale tak, tak, tak. To jest totalny boss. Bossman. GG. Dobra. Gramy. Weźmy sobie nawet jakieś te. Weźmy sobie nawet jakieś ryjówy po prostu na. Na starożytnych, a co nam szkodzi? Wszelki wypadek, żeby najemnik żył. Najemnik będzie kosił potężnie. Dlatego. Dlatego robimy tak. Patrzcie jak ten, chociaż... Nie jest źle. A! Nie potrzebuję najemnika. Najemnik sobie sam świetnie radzi. Mamy już 18 level Poison Explosion. Niedługo wymaksujemy. Pięknie. 57. I będziemy mieli drugą synergię już wymaksowaną. Lecimy. Uuu, jakie piękne density. Cudowne density. Fossina. Pokaż tą Fossinę. Exceptional. Uuu, la. Niestety, Spear Class. Niestety. Nie można robić we włóczniach Insighta. Można robić w klasach drzewcowych albo w łukach. Ale niestety nie w... Nie na przykład w Fossinie. Można zrobić Infinite, ale nie Insighta. Znaczy, można, ale nie wyjdzie, tak. Dobrze, że sprecyzowałeś, stary. Jasne. 6-sokietową kosę z szalami, o ja
spać, akurat. Mocne. Mocny pomysł, Azakis, mocny pomysł, no. Coś mega szybkiego potrzebujemy. Więc rozglądamy się za fajną, szybką brońką. Lightning, o kurczę, co jest grane? Lightning skills, 10 energia, 52, no nieźle. 12 do res. Nieźle, niezły serklet. To już trzeci serklet w tym gameplayu, który jest rarem i który oddaje coś tam ma ciekawego. Najbardziej jestem zadowolony z naszej tarczy, jest mega unikatowa. To jest kwintesencja itemizacji Diablo 2. Że możemy mieć niebieską tarczę, niebieski item, który niby jest skrapem, bo jest niebieski, unikaty są niby lepsze, ale tak naprawdę może stać się złotem w naszym buildzie i oczkiem w głowie. Taki shield plus 3 do poison nowy, plus dwa razy diamenty w tym, coś rewelacyjnego. Mieliśmy farta też, wyrolowaliśmy oczywiście. Dwa sokety, mógł być jeden. Mamy 50% szans na rolkę, więc świetnie. Jestem giga dumny z tej tarczy. A nie chodzimy w klasycznej przysiędze starożytnych, nie? Także to jest rewelacyjne. No i to jest w ogóle poison necro, jest o tyle fajny, że może spokojnie zabijać wszystko. To jest też taka gratka dla ludzi, którzy nie lubią pomijać potworów swoją drogą. A wiem, że bardzo dużo takich osób jest, którzy nie lubią pomijać density. My tutaj, czy chcemy, czy nie, praktycznie czyścimy wszystko. Teamat, fantastyczne. Jeszcze nie. Pomagałem mojej sprzedaży na wszystkich świętych, więc nie było sił za bardzo na granie. Jasna sprawa. A teraz już your friend you know jest ten? Luźniej z czasem? Wracasz do Minecrafta, czy... Czy jakaś inna gierka? Bo ja to mam giga ochotę, nie? Giga ochotę, ale na razie też nie ma czasu, bo... Dużo diablowych rzeczy. Milabrega, proszę bardzo. Jest to macka Milabregi. Do palady na plus 1 możemy wyrzucić. No i last way, ale nie narzekamy. Zawsze to jakiś levelek. Przy okazji, przypadkowo. Duch lasu. Jest ktoś, kto się orientuje w tych grand charmach zdejmujących resy u przeciwników. Taki, który zdejmuje odporność na magię, może być przydatny czy do Akary. Nie, to jest do Akary, już ci mówię dlaczego. Dlatego, że... jest bardzo rzadko używany, najrzadziej chyba. Chyba rzadziej niż Physical. Chociaż to Physical też jest beznadziejny. Ale generalnie chodzi o to, że to mogą używać jedynie... To miałoby zastosowanie jedynie dla Hammerdinów, którzy borykają się na przykład z drugą falą Bala. I okej, jasne, zbija te odporności, ale pamiętaj, że to zbija odporności ze 100%, czyli z immuna, do 95%. Więc... Więc dopiero... Więc taki Hammerdin na drugiej fali musiałby zadać 20 hitów, 20 razy wykastować Hammera, żeby był wart tyle co jeden na innym normalnym mobku. Więc i tak tego nie robi, bo to się nie opłaca. Bo taka druga fala wtedy trwa 3 minuty, albo 4 nawet. I tak. Więc to nie ma sensu żadnego. I raczej Hammerdini załatwiają sprawę najemnikiem. Albo w ogóle nie chodzą sami, tylko robią balruny z teamem. Więc to jest magiczny jest Akara. Magiczny jest Akarą. Instant. Jedyne, które się liczą w Douglasu, to jest Cold Fire, Cold Lightning w tym układzie. Cold najważniejszy, najbardziej cenny, potem jest Lightning, bo korzysta z niego drzewa Zonka i Czarodziejka, a potem jest Fire. Korzysta z niego Fire Druid, Czarodziejka Fire, Fire Sync, Fire Trap Synka i tak dalej, i tak dalej. Także wyrzucaj śmiało. No, także już wiesz, o co chodzi. Sam to testowałem. Na początku Douglasu byłem zajarany, że o kurde, fajnie. Super. Jakaś sprawa na ten... Jakaś sprawa na... Allres 17! O cholera! Pryzmatyczny amulet, nieźle. Taki sam pryzmatyczny amulet można zrobić z receptury w kostce.
Można złączyć te 6 perfekcyjnych gemów i amulet i wychodzi nam pryzmatyczny. Tima, czy streamujesz na Twitchu, YouTube? Będę. Dosłownie do paru dni załączam wszystko, wiesz? Do paru dni załączam wszystko, to już jest postanowione i tak będzie. Ogarniam overlaye, muszę dwa czaty przygotować, wiesz, to nie jest takie hop siup. Ale to jest coś, co od razu wjeżdża. Nice. Pięknie czyścimy, pięknie czyścimy. Mamy tron. Lecimy. Właśnie mam światło z niebios i... Bodzie, mam światło z niebios i zastępuje mi czerń. Mam w tym dwa sokety, warto dbać. Tak, dwa szale, instant, oczywiście. Nie, 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 dwa szale. Dwa szale i taka światła, światło niebios dla Zelot Paladyna albo dla Sminter Paladyna jest rewelacyjne. Rewelacyjne. Okej. No, dla Spiterka to no-brainer w ogóle. Dwa szale, instant. Instant, stary. Ten prismatyk sobie weźmiemy. Mimo wszystko i tak wolę ten mój amulet plus jeden do curses. Bo zawsze to jest jeden punkt lower resist więcej. To jest na wagę złota. No i tak jak mówię, możemy zrobić respec jeden. I jakby to nam da jeden punkt sklej golema. I możemy zrobić tego radamenta. I wydaje mi się, że sobie cykniemy tego radamenta zaraz. Okej. Tutaj możemy się pobawić w P1, w P5, P7, P8. Ale zróbmy to klasycznie na P1. Zobaczmy, sprawdźmy siłę naszego nekromanty. Mocno jest. Level wbity u najemnika. O to chodzi. Odporności, wszystko się stakuje. Teraz druga fala. Trochę ciężej. Mamy Akmelka na poison. Immune standardowo. Ale już go tutaj. Już go tutaj zmieniamy. Sam idę sołkować. Tak, idę sołkować. O, nawet nie trzeba było. Najemnik wyczyścił. Także tutaj musicie. Najemnikiem albo wybuchem zwłok tym fizycznym posprzątać Akmela. I będzie dobrze. Okej. Sejwujemy gościa. Oczyśmy się z Uber trucizny. Mamy czwartą falę. Czwarta fala będzie problematyczna. Raczej polecam ją po prostu wyprowadzić. Albo lower res i zbijamy. Tylko pamiętajcie, że to będzie bardzo długo trwało, nie? Bardzo długo trwało. Najłatwiej ją wyprowadzić, ponieważ no, mają immuna, albo mieli immuna na truciznę. I po zbiciu mają dalej 97% może resa, więc ciężcy przeciwnicy. O, aura mocy, nieźle. Mocno. Musimy bardzo uważać. Cofnijmy się. Najemnika nawet nie ma co sumować. Rolował się Lister z aurą mocy, także GG. Nawet nie sumujemy najemnika. Idziemy tak. Też muszę uważać na tyły, bo... Bo tam czeka na mnie czwarta fala.
Okej. Dojeżdżamy. I rip. Piąta fala zrobiona. Także totalnie omijajcie czwórkę. Ale jak chcecie, to możecie zbijać, nie? Wszystko jest jakby możliwe. Nie jest aż tak trudna. Trzeba po prostu zrobić sposobem, trzeba rozdzielać je. A, myślę, że to nie ma sensu. Dobra. Zbukujmy sobie ziomala. Pograłby, ale myśl o zapchanym staszu i ograniczeniu mu w napadzie wywołuje mnie drugi wymiotny. No, to jest w to napadzie, no to jest przerąbane, bo napadzie Rikt po prostu przeciągają się niezbędne czynności. Tak samo jak ustawianie potionów w ekwipunku, to jest miazga. Jak zawsze, Sharky. Jak zawsze. Zabawa z imionami zacznie się na piekle, czyli jutro. Dobra, jazda, zapraszam. Decrepify i jedziemy. Miażdżymy. Dusimy, dusimy, dusimy. No, dawaj, dawaj, dawaj. Możemy sobie nawet sumnąć Clay Golema, żeby go jeszcze bardziej spowolnił. Clay Golem mój spowalnia. Clay Golem mój spowalnia 30% jeszcze dodatkowe, także... bal się totalnie nie rusza wtedy. Mamy już połowę. I on schodzi tak szybko, ponieważ ten mój najemnik ma właśnie druzgocące uderzenie na poziomie 50% z Gilliam's Face'a i z Duress'a. Oczywiście, jeżeli tego nie macie, będziecie musieli przewalczyć tą walkę normalnie, czyli lower res, nad głowę bala i rura. I rura. I tak naprawdę po prostu walka będzie trwała dłużej. Albo możecie też przyzwać najemnika z trzeciego aktu od błyskawic i również polecam wtedy go unieruchomić bala, żeby nie zabił tego najemnika. Czyli używamy wtedy zjednomężnienia i Clay Golema, gnianego golema i tyle. I najemnik, ten na Lightning, co jakiś czas będzie używał pola statycznego, co parę sekund dosłownie. I w taki sposób, dobra, nie mam many. I w taki sposób zbiję temu balowi na Nightmare'ze do 33%, a na piekle do połowy. No bo też nie może zbić tak dużo, nie? Okay, go. O nie, zaciął się, a ja mam teleportów, tak? I mój najemnik tutaj nie wejdzie. Okej, w las. Uff. Dobra, kończymy go. GG! I tak właśnie kończy się Nightmare. Teraz zaczyna się zabawa jak zawsze, tak jak Sharky powiedział. Mamy Butcher's Pupil. Mamy Nugget, czyli dwa topory w ogóle. Co za w ogóle chore topory, na dzień dobry. Co za w ogóle chore topory, jakbyśmy grali barbarzyńcom. Właśnie dropnęliśmy zestaw broni. Dropnęliśmy zestaw broni. Gdybyśmy grali barbem, mamy bronię pod dual wield barba. Jeden z poison, nową, fajny damage. Drugi też bardzo podobny damage w ogóle. Jeden pod poison, maximum damage, ED, super. I drugi z deadly strike'iem, który dodaje w ogóle 30-50 damage. Butcher's Pupil w ogóle jest całkiem niezłą bronią. Może być całkiem niezłą bronią na ubery. Swoją drogą. Jak ktoś nie ma czegokolwiek, bo ma bardzo dużo attack speedu. Bardzo dużo attack speedu. Ma open wounds, otwarcie ran, więc stopujemy leczenie potworów i ma od 30 do 50 obrażeń, które dołączają się do obrażeń starczy. Więc do tego tylko Socket, Runashael, jazda. I oczywiście trzeba będzie sobie zapewnić jakieś druzgocące uderzenie na takie ubery. Może być Duress, może być Gideon's Face, może być Gore Rider. Kurde, no świetne dropy mamy. Świetne dropy mamy na tym ranie, nie wiem co się dzieje, muszę przyznać szczerze. Chowamy te dropy. Także to był... Tak skończyliśmy właśnie Nightmare. Tak właśnie skończyliśmy Nightmare. Chowamy dropy tutaj, na pamiątkę. Potem sobie zrobimy podsumowanie jeszcze oczywiście, jak zabijemy bala na piekle. Bardzo przyjemnie się gra w tym momencie. Bardzo przyjemnie się gra, także piszcie w komentarzach też jak wam się gra, jeżeli ktoś ze mną właśnie ciśnie. Zobaczmy, czy
Zobaczmy, czy jakieś upgrade. Kurde. Niby live wykradziony, ale damage słabszy będzie. Potrzebuję jeszcze czegoś lepszego. Także słuchajcie. Zakończony gameplay na Nightmare. Jesteś tak samo celować, na przykład twoim w idealne miejsce. Tak, albo teleportem przez czarodziejką Rick, czy coś, to musi być masakra. Cześć, jak ja Wojtek jestem. Dobry wieczór, siemaneczko. Rick, masz rację, Open Woods jest przereklamowane. 6% totalnie wystarcza, nie jakieś 35 albo 15. Dalej nie kupiłeś D2R? What? Słuchajcie, kończymy w takim razie odcineczek. Bardzo dziękuję za oglądanie. Nightmare, może zrobimy recapa jeszcze na końcu. 50 siły, 25 dexa, 275 żywotności, także i teraz idziemy tylko i wyłącznie w żywotność. Chcemy mieć jak najwięcej życia, zwłaszcza na piekło. Nawet zbliżyć się do około 1000, nawet pobić tysiaczek, jest to możliwe jak najbardziej. Mamy spirit, mamy stealth, talent cały czas. Możecie mieć nefluma, jeżeli macie nefluma, możecie zrobić nefluma. Ale pamiętajcie, że fajnie mieć ten próg FCR 75%. To jest przedostatni próg FCR. Wcześniej jest 48, potem jest 75, potem mamy 125, 125 jest najszybszy, ale wystarczający jak najbardziej jest ten 75, to jest ok, także warto o tym pomyśleć. Dobra, nasza tarcza, 3 do poison nowa, 38 do odres, niesamowita tarcza, ale nie pamiętam kiedy nam dropnęła, pod koniec normala, początek koszmaru. Mój amulet, który nie jest jakiś wybitny, ale plus 1 do klątw, zawsze to więcej damage'a. Ord, sol, lore, buty do odporności na ogień, szybkości chodzenia, zwykły ring FCR, drugi ring FCR z dodatkiem many, pasek do coldressa, rękawice do wymiany i jakieś tam talizmany do odporności, jakieś talizmany, o Jezus, jaki krab. I to mi zajmuje miejsce, to mi zajmowało tyle miejsca cały czas. Talizmany do lightning i tak dalej, resów i mamy tak, jeden punkt w Klejgolema. Do jakichś spowolnionych walk. Po jednym punkcie tu, jednym punkt tu. Bam, bam, bam. Mamy tak 13 Poison Dagger. Tego używałem do levelowania. 19 Poison Explosion. Już to kończymy. I oczywiście Max Poison Nova. Także prawie, że jedna synergia zmaksowana. Klątwy. Bam, 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 bam. Po jednym. I Lower Resist sobie dałem 3. Myślę, że troszeczkę jeszcze go Lower Resista podkręcimy potem. Żeby był większy obszar. Zobaczymy, jak na piekle sobie radzimy. Słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Standardowo. Jeżeli się podobało, to subskrypcję zostaw, zapraszam na Twitcha, na YouTube'a, gdzie streamuję cały czas, Twitch TV, Nadia Wins jak coś, więc zapraszam serdecznie, dołączaj do naszej rodzinki tutaj i też bądź jednym z nas, z tutaj czatowników też, także co, runa Amn, dzisiaj była runa Amn, także jak ktoś dotarł do końca, też była na początku mówiona, to niech pisze w komentarzu runa Amn, będzie mega miło, like, komentarz. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do jutrka. Miłego dzionka. Pum!